Halo, halo, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław, wy jesteście, a to jest Wiedźmin. W poprzednim odcinku, moi drodzy, wyruszyliśmy do Zimy Starej, gdzie trwa, no, można to nazwać wojna. Dwie strony konfliktu, czyli Skojatel oraz Zakon Płonącej Róży, stwierdziły, że będą się napierdalać w Wyzimie. Król Foltest nas poprosił, żeby w tym czasie zajebać wszystkich z Salamandry, a konkretnie Azara Javeda. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? A no tak, musimy zanieść pieniądze po 300 orenów dla każdego kuzyna pewnej damy z Toisson. I wysokość strzega, no tak. Jeszcze Addę ktoś ponownie przeklął w strzygę. Zajebiście. Muszę znaleźć detektyw nie żyje. Muszę znaleźć dentystę, żeby mu pooddawać zęby. Pod płonącym niebem. Muszę zająć się strzygą przy wieży. No tak, przy wieży lata strzyga. Walka na pięści. Na bagnach jest mistrz walki na pięści. No dobra, wyjdźmy drzwiami przednimi ze szpitala polowego, który prowadzi nasza przyjaciółka Shani. Co? Problem? Tego kto wyleczył? Ej, ej, ej! Kto go zabił? Nieważne. Zabierzmy nasze... Czytałem? Oczywiście, że czytałem. Zabierzmy zlecenia, ponieważ w poprzednim odcinku raz tutaj byłem, zebrałem te wszystkie zlecenia. Ale no niestety nasze pielęgniarki, które transportowałem, eskortowałem, stwierdziły, że się zbagują, a konkretnie jedna się zbaguje na tym znaku, na tej tablicy ogłoszeniowej, więc musiałem wczytać. Okej. No to teraz musimy iść na płonącą wieżę. Która to będzie jedyna wieża, jaka jest. Samotna wieża. Chodźmy najpierw może do laboratorium Kalksztajna. Chcę się dowiedzieć... chcę pociągnąć troszeczkę wątek z zbroją Kruka. Bo ona będzie zajebista i ja jej chcę. Falkstein, w piwnicy znowu siedzisz? Ej, nie ma go. Nie ma go albo śpi. Falkstein gdzieś spierdolił. Później się z nim policzę. Poeksplorujmy, albo... To jest chyba ta wieża, co nie? Tu miała być strzyga. Czy to Kalkstein? Co to? Nie pamiętałem, żeby te cośki były takie brzydkie. Oczywiście mutant, którego stworzyła Salamandra. Nie pamiętałem, że on był taki brzydki. Za silny to on nie jest. Po nim. O, Kalkstein, rozmawiajmy. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka.
To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Okej. Przeszukajmy sobie go. Wpływ bestii. A to nie jest on, tu jest on. Nie, to jest strażnik, to był on. Okej. Na wieżę nie wejdziemy. No to wszystko nas prowadzi na bagna, może poza jednym. Kalkstein? Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak spłatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Nazbieraliśmy się pyłu śmierci już dość dawno. Cmentar. Chodź tu. Pokroję cię. Najpierw go trochę pokroimy. Nie tego chciałem zabić, ale okej. A Kalkstein mi uciekł, będę musiał za nim włazić do chałupy. Trupojady nie próżnują. Mają niezłą ucztę. Jest Kalkstein. Geralt! Słyszałeś o pancerzu kruka? Tak, bardzo ciekawa legenda z punktu widzenia naukowca. Jest tam dużo informacji o gnomich technologiach. Dałbyś radę odtworzyć pancerz kruka, jeśli dostarczyłbym komponenty? Pomyślmy. Tak, będę potrzebował kilku drobiazgów. Zbroi grafa Kobusa Reutera, który poległ w czasie bitwy pod Brenną. Jego trup wraz ze zbroją spoczywa w krypcie na cmentarzu. Cmentarz na bagnach, Kobus Reuter. Nie powinno być problemów. Coś jeszcze? Zapiski elfiego mistrza pieśni. Znowu cmentarz na bagnach. Splądrować grób elfiego mistrza pieśni. Żaden problem. Co dalej? Otóż na bagnach znajduje się stara jaskinia, zajmowana w tej chwili przez uchodźców. Znajdziesz w niej niepozorny na pierwszy rzut oka kamień. Jest on jednak wrażliwy na magię. Znam się trochę na czarach. Jeśli użyjesz na nim odpowiedniej kombinacji znaków, otworzy przed tobą tajemne przejście do pracowni słynnej czarodziejki Agnes z Glanville. Brzmi interesująco. Pewnie zalęgło się tam trochę potworów, więc uważaj na siebie. Odszukaj skrzynię, a w niej magiczną formułę. Jeśli mi ją przyniesiesz, odtworzę zbroję. Jaka jest kombinacja znaków? Art, igni i znowu art. Tylko nie zdradź tego nikomu. No i oczywiście potrzebujemy zbroi kruka. Bez tego nie ruszymy. Okej. Okay. Agnes nie znam. Pierwsze słyszę. W sumie nie, słyszałem ją poprzednim razem jak grałem, ale nie pamiętam nic, co mógłbym o niej powiedzieć. Dobra, tu są ludzie. Tu, tam jest zakon, tu jest, są skojatel. To nie są ludzie, to są zakonnicy. Gdzie ja bym chciał pójść? Najpierw może zbadajmy całą mapę. W region zaułki.
A potem ruszymy na bagna. Na bagnach powykonujemy wszystkie kwestiki. Tą drogą, nie wiem co twórcy myśleli, że o, pod każdym miejscem, gdzie by było wiadomo, że to jest elfie, zrobimy taką dziwną lampę z takim dziwnym, nie wiem jak to nazwać, taką aurą. Specyficzną aurą, jak to powiedziałem w poprzednim odcinku o Folteście, chodziło mi o specyficzną sławę. O to, że ludzie go uważają za człowieka dość impulsywnego. Śmierć. No. Jeszcze kawałek miasta. Tędy nie pójdę. Tutaj będę musiał przejść się tędy. Przyszedłeś tu po śmierć? Ezu! Aaa! Chodźcie, dookoła. Więcej was. Te wykończenia aż tak źle nie wyglądają. Są lekkie problemy z animacją na przeciwniku i na Geralcie. Te modele troszeczkę słabo się łączą, gdy dochodzi do tych takich troszeczkę bardziej skomplikowanych egzekucji, ale to nie wygląda aż tak źle. Zdychać mi tutaj. No więcej was. To wygląda fajnie. Dobra, oni się sobą zajmą. Tam jest więcej tych frajersów. Spalone domy. Mamy całą mapę. Szedłbym sobie gdzieś. Nie możemy wejść ani do... drzwi do kuźni. Zamknięte. Albo zamknięte, albo po prostu nie mogę wejść przez tych frajersów, którzy mnie otaczają. Ezu! Stajmy może w jakimś miejscu, gdzie będę mógł wykonać jakiś cios, a nie stać jak kołek. Trochę tych frajerstw mi się wokół nagromadziło. Gincie! Nie. Jest głupi pomysł stać w miejscu, w którym oni się respią. Co to jest? Kuźnia. Coś w środku jest? A, jest. Wróciliśmy się. Na bagna udamy się tędy. Wyrwą w murze. Wieża kata, barykada. Kiedy ja mogę stąd wyjść? Dobra, oni się sobą zajmą. Idę? Nie. Ech. Trendy. Troszeczkę niepotrzebnie te budynki są między sobą tak pozawalane, żebym nie mógł przejść. Jeżeli jakby, jeszcze jakby to mi zaznaczyli na mapie, to bym się aż tak nie denerwował, ale no... kurwa, ja nie widzę, którędy mam iść. Jeszcze to gówno mi tutaj przeszkadza. Taki prawdziwy motłoch. Tędy nie. Tu nie. Tu też nie. No kurwa, tu też nie. Smakuj zakonnej stali. Murami dalej nie wejdę. Nie ma chuja. Ciągnijmy miecz.
srebrny na stylu grupowym, żeby zapierdalać jak dyliżans. Sorry, jakbym w jakimś momencie się troszeczkę zaciął, ale gardło mnie boli od dużej ilości słów, które pierdoliłem dzisiaj. Cholera, nie pamiętam kompletnie drogi. 15 minuta. Ja ich tutaj jest troszeczkę, tutaj silnik nie domaga, jak jest tak dużo postaci na mapie. Tędy to już kompletnie nie przejdę. O, mogę wejść do środka. No chyba tylko po to, żeby guza poszukać. Traf! Dobra, jednego się pozbyłem, ale wolałbym wyprowadzić serię ciosów grupowych. Teoretycznie ciosy grupowe powinny działać zawsze, jeżeli przeciwników jest troszeczkę więcej. Ale w praktyce wychodzi na to, że przeciwnicy, którzy mają parowanie, po prostu będą nam parować te ataki. Musimy użyć ataków szybkich. Igni może nam troszeczkę w tym pomóc, ale nadal. Ach. Za bardzo nie powinienem tutaj wchodzić, ale jak się bawić, to się bawić, ja też muszę troszeczkę wyżyć. Koniec. Wybiłem cholerników. Powiem lekko. Nic przydatnego, nic. Oni też zapewne nie mają, nie mieli żadnych rzeczy. Tylko taki na przykład święcony miecz zakonu, który jest chujowy. Znaczy jest lepszy niż większość broni w grze, które możemy znaleźć tak po prostu, ale nadal jest, jest bronią chujową. To niby mógłbym wejść. Więc teoretycznie jak go zabiję, schowam broń. To mogłem tutaj wejść, co nie? Tak. Ale to pewnie też jest po prostu jakaś chata, która... Właśnie. Pusta chata, w której co najwyżej jest kredens. Ale do którego nie mogę podejść, bo się podpalę. Kurwa. Geralt. Uff. To było głupie. A nawet bardzo głupie. Ja naprawdę nie widzę, którędy miałbym stąd wyjść. Jezu, jeszcze więcej tych gówien. Cholera, miksturę. Tu nie mogę wejść. Kurwa, nazwa odcinka. Marcisław szuka drogi przed siebie. Bo jest głupi i nie potrafi jej znaleźć. Może w kuźni będzie wyjście? Ech.
Kalkstein, masz tutaj gdzieś jakieś przejście? Nie wiem, tu? Gdziekolwiek? A o czymś jeszcze możemy pogadać chociaż? Geralt. Żeby ten odcinek nie był taki pusty. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej Screenfrit. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Wiesz, tak się zastanawiałem. Tak? Podobasz mi się. To znaczy zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Sorry, Geralt, ale leczenie impotencji w tym świecie nie przechodzi. Optima Mater. Ej, mamy... Serce strzygi. Notatki zawierają receptę na eliksir z wykorzystaniem serca strzygi. Po wypiciu eliksir dodaje jeden srebrny i jeden brązowy talent. Ała, moje gardło. Cholera, może piwnicą mogę wyjść? Jedyna moja nadzieja w kuźni w takim razie. Czy znowu deszcz pada? Jo. Na szybko. Na faście. Prowizoryczna kuźnia. Panie Kowal. Ale widzę, że tutaj też nie mam wyjścia. Czym mogę służyć? Używasz krasnoludzkich technik kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków się modlą. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o techniki kucia stali. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik kowalskich. Co on tam ma? Miecz runiczny? Mogę ten miecz zakląć. Chuja mi to da. Będzie chujowy. I w ogóle. Nie wiem, po co w ogóle jest możliwość przekucia Aerondita. Skoro nic przyjemnego to mu nie da. A nawet zmniejszy jego możliwości, ponieważ stanie się wtedy zwykłym mieczem srebrnym. Sprzedajmy mu wszystko to chujowe. To, co mi niepotrzebne. Lepiej. Jeszcze książki. No. I to jest ładnie wyczyszczony ekwipunek. Resztę sobie zostawię, bo tak. Bo mogę, bo mnie kurwa stać. Ech. Chujowa ta kuźnia. Ja chcę stąd wyjść. Droga prosta jest zajebana. Droga boczna też jest zajebana. Tędy nie przyjdę, bo droga jest zajebana. Każde przejście jest zajebane. Tam jest wieża kata, do której też nie przejdę, bo droga jest zajebana. Szabrują wszyscy, nie ludzie, zakonnicy. Dlaczego mam być gorszy? No w sumie. Jest w tym jakaś logika. W mordę jeża.
Cholera. Ostatnia próba. Jak teraz nie przejdę, to nie przejdę. Tędy? Nie. Też nie. O kurwa. Przewróciłem kogoś? Kurwa, ej. Co ja mam w tym momencie zrobić? Kłeściki. Kłeściątka, pamięciątka. Zadania. Ej, wysokość strzega, muszę wrócić do moich towarzyszy i zastanowić się, co daje. Aha. Czyli wracamy do Shani. Przyszedłeś tu po śmierć. Przyszedłem ci najebać. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rasti leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Shani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Usłyszymy bardzo, bardzo, bardzo duże nawiązanie do książek. Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Kropka w kropkę, to samo powiedział co w książce. Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Shani, uważaj! Zabić Dwan. To jest kropka w kropkę, zupełnie to samo, co powiedział też elfi oficer w wieży jaskółki, nie, w Pani Jeziora, podczas bitwy pod Brenną. Ej, jak to tak leczysz, skoro ja zabijam? I nie czaruj mi tutaj. Geralt, nie patrz się na jej tyłek, tylko... Dobra. Teraz mogę zabijać, skoro już nikt ich nie będzie leczył. W sumie... Mordercy! Chcieli zażynać rannych! Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Shani. Bywaj, Geralt. Nie tak szybko. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nieludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Rajla. Koniec tej gadaniny! Brać ich! Zgłupiałeś do reszty, wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Giń, potworze! Broń się! Widzę, że ktoś chce się usmażyć w tej swojej zbroi. O, teraz działa. Działa. Co drugi atak, najwyraźniej. A, to jest wkurwiające. Po to się daje styl grupowy, żeby móc wyrzynać wszystkich grupowo. A nie mieć problemy z wyrżnięciem chociażby jednego. Traf go! Dobrze, chociaż że to krwawienie na nich nakłada.
No jak nawet jak leży, to paruje. Dobra. Przechodzimy na styl silny. Tam Shani dostaje w pierdole, Shani nas nie obchodzi, chociaż w sumie. Żeby było troszeczkę bardziej... No, co to miało być? Geralt, wykonuj... Jeszcze nie ten znak. Geralt, wykonuj ataki. Chciałbym, ale Geralt nie chce. Ruszaj się! Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym miejscu. Spróbujemy się przekraść. Ruszajmy tylnym wyjściem. Spróbujemy ominąć walki. Tak, ruszymy tam w następnym odcinku, ponieważ ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.